Cześć, witajcie. Tutaj kanał 66 stopni z Islandii. Na początku powiem od razu, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka. Dziś pokażę Wam, przedstawię Wam wiadomości, które pochodzą ze strony islandia.org.pl i właśnie z tej strony będę Wam czytać wiadomości, jeśli nie macie czasu śledzić, co jest na Facebooku lub na stronie islandia.org.pl, będziecie mogli tutaj sobie odsłuchać. Wiadomość z 14 stycznia 2021. W najbliższych dniach może się okazać, kto i czy w ogóle zdobędzie wreszcie niezdobyty zimą szczyt K2, drugą najwyższą górę świata. Naprzeciw sobie Islandczyk Jon Snorri z małą grupą oraz Polka Magdalena Gorzkowska, jako członek dużej wyprawy organizowanej przez agencję Seven Summits Trek. Nasza rodaczka w jednej z ostatnich depeszy donosi, że sytuacja nie jest łatwa i zastanawia się poważnie, co robić dalej. Kto jako pierwszy dotrze na szczyt, a może zaskoczy wszystkich grupa miejscowych szerpów, którzy podjęli własną próbę. Niektórzy skarżą się, że na islandzkich kąpieliskach brakuje suchej sauny. Są jedynie parowe. Tymczasem właśnie powstaje największa sucha sauna na Islandii. Będzie częścią kompleksu spa Sky Lagoon, który powstaje w Kaursnes w Kopavogur. Szacowany koszt budowy nowego spa to ponad 4 miliardy islandzkich koron, czyli około 116 milionów polskich złotych. Elektryk z Islandii Gudmundur Felix Grettarsson w wyniku wypadku w 1998 roku stracił obie ręce. Zakończyła się operacja, o której marzył przez lata, podwójnego przeszczepu ręki. Gudmundur przebywa na oddziale intensywnej terapii w Lyonie we Francji, a jego stan jest stabilny. To pierwsza na świecie tak złożona operacja, podczas której przeszczepiono obie ręce. I to od przedramienia. Trwała 14 godzin, dwa oddzielne zespoły lekarzy zajmowały się przeszczepem każdej z rąk oddawcy. Gudmundur przeniósł się do Francji w 2013 roku, gdy pojawiła się nadzieja na przeszczep pod okiem profesora Jean-Michel Dubernarda, który dokonał pierwszego na świecie przeszczepu dłoni w 1998 roku. Gudmundur był bohaterem filmu dokumentalnego Nýr hendur innan seilingar, Nowe ręce w zasięgu ręki z 2018 roku. Zamieszczone zdjęcie jest oficjalnym plakatem tej produkcji. Prawie połowa mieszkańców islandzkiej gminy Mýrdalshreppur, to w niej leży miejscowość Vík, posiada obce obywatelstwo, a odsetek obcokrajowców nigdzie nie jest wyższy. To 361 osób spośród 764 mieszkańców. Dla odmiany w gminie Árneshreppur w fiordach zachodnich mieszka tylko jedna osoba bez islandzkiego paszportu. Gmina jest jednak niewielka, co sprawia, że to aż 2,5% populacji. Według stanu na dzień 1 grudnia 2020 odsetek ludności z obcym obywatelstwem różni się znacznie w poszczególnych gminach, a średnia dla Islandii to 14%. Kolejną gminą o najwyższym odsetku obcokrajowców jest Skaftárhreppur 33,2% oraz Súðavíkurhreppur 31,2%. Dziś test na COVID-19 przy wjeździe na Islandię jest obowiązkowy. Zniesiona zostaje możliwość wyboru 14-dniowej kwarantanny. Opcję tę wybrał ułamek osób przekraczających islandzką granicę. Oznacza to, że wciąż należy poddawać się testowi na granicy, udać na 5-dniową kwarantannę, po czym wykonać kolejny test. Wszystkie testy są bezpłatne do końca stycznia. Ponadto od dziś osoby, które przedstawią dowód szczepienia, również będą zwolnione z obowiązku testu. Aktualnie na bieżąco aktualizowane informacje na temat zasad przekraczania granicy Islandii w dobie COVID-19 znajdziecie pod tym właśnie filmikiem w opisie filmu. Dziś rano doszło do poważnego wypadku w Skötufjörður, fiordy zachodnie. Przypadkowe osoby udzieliły pierwszej pomocy, próbując przywrócić akcję serca jednej z trzech osób w pojeździe. Godziną po wezwaniu w to odległe miejsce przybyli ratownicy, łodzie ratunkowe z Bolungarvíku i Ísafjörður oraz dwa helikoptery Straży Przybrzeżnej. Dzięki łodzi udało się przetransportować na brzeg trzecią osobę,
której pomoc była udzielana na dachu samochodu. Cała poszkodowana rodzina, para po 30 i małe dziecko zostali przetransportowani helikopterem do szpitala w Reykjaviku. Dwie osoby wciąż przebywają w szpitalu, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rodzina przyleciała na Islandię zeszłej nocy i była w drodze do domu, do Flateyry, na 5-dniową kwarantannę. Z około 50 osób, które brały udział w akcji ratunkowych, 18 zostało wysłanych na kwarantannę. Przy okazji okazało się, że połączenie z numerem alarmowym w fiordach zachodnich wymaga poprawy. Na dziś to już koniec. Subskrybujcie kanał 66 stopni. Nie zapomnijcie o kciuku do góry i zostawieniu komentarza. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego dnia. Cześć!